Pierwszy mord, lato 2009. Nie wiedziałem, że tyle osób może się dowiedzieć. To niedopracowany mord. Szukali przyczyn, a w międzyczasie postychali i to się liczy. Ponad rok później nastały takie czasy. Uzależnienie weszło w krew jak jakiś zastrzyk. Było nas trzech, czyli potrójna porcja. Wtedy nastąpił drugi mord mojego autorstwa. Musiałem opracować oryginalną technikę po to, żeby znowu nie męczyć się z cienkim jelitem. Obserwowałem twarze, zrobiłem sobie przerwę, aby następnym razem wyszedł konkretny perfekt. Kilka miesięcy później ogień zaczął płonąć, gdy w mieście prawdziwego grzechu stałem jedną nogą. Każdy wołał o pomoc, ale to nie szpital. Dokładnie przypomniał mi się scenariusz Tarantina. Jedna chwila, chwila na odetchnięcie. Chciałem zrobić akcję, coś w stylu helter skelter. Coś poszło nie tak, wybrałem inny wybór i kilka osób skończyło ze strzykawkami w ryju. Teraz następny mój brutalny sentyment. Zginęło parę osób w tą bezlitosną zimę. To ciężka zbrodnia, na wargach miałem krew i widziałem jej obraz na czarnym tle. No i co? Dzisiaj kolejna ciężka noc. Weź się w garść, no bo czas tutaj spieprza wciąż. Ta noc bezsenna, co jest jak poezja, piękna jak urok kolejnego morderstwa. No i co? Dzisiaj kolejna ciężka noc. Weź się w garść, no bo czas tutaj spieprza wciąż. Ta noc bezsenna, co jest jak poezja, piękna jak urok kolejnego morderstwa. Nadal piszę pamiętnik, mordowałem bez przerwy i nadchodziły do mnie nowe chore sentymenty. Wtedy nadeszły bóle, paranoja, mdłości, gdy lustro nie dawało odbicia rzeczywistości. Oczy znów podkrążone kolejną dobę, bo znów wieczorem miałem zabić kolejną osobę. Pamiętam tamten dzień, tą spontaniczną akcję. Ich mózgi, trzuski spoczywały na asfalcie i wtedy już dokładnie opracowałem plan. Byłem sam i czułem się, jakbym trzymał w ręku świat. To była pierwsza wersja. Jakieś palce odnalazłem w maszynce do mielenia mięsa. Przeszło jakoś bez echa, a miało być tak pięknie. To napięcie chciałem zburzyć, tak samo jak World Trade Center. I już nie mogłem się oprzeć i na swoim podwórku wykopałem miejsce na masowy pogrzeb. No i co? Dzisiaj kolejna ciężka noc. Weź się w garść, no bo czas tutaj spieprza wciąż. Ta noc bezsenna, co jest jak poezja, piękna jak urok kolejnego morderstwa. No i co? Dzisiaj kolejna ciężka noc. Weź się w garść, no bo czas tutaj spieprza wciąż. Ta noc bezsenna, co jest jak poezja, piękna jak urok kolejnego morderstwa. Ludzie mówią, jesteśmy tym, co jemy. I jeśli mam być szczery, to nie do zjedzenia były tylko zęby. I wtedy na patelni usmażyłem to mięso, fuj gorzkie, i pewnie bym nie zjadł tego na trzeźwo. Poznałem potem ziomka, miał podobne poglądy. Gdy w jego piwnicy zobaczyłem te ludzkie szczątki, powiedział mi, które z przypraw są do tego ważne. I z dorosłego płodu zrobił przepyszną kolację. Wtedy już regularnie jadłem ludzi na obiad. Kilka mordów dokonałem w ciągu jednego tygodnia. To smutna, okrutna historia. Opisywałem smak, pisząc listy do rodziców ofiar. W pewnym momencie poczułem wampirzy instynkt, gdy piłem krew prosto z serca tamtej dziewczynki. Podwór Sobowtór w końcu odnalazł miejsce. W tym roku do mordu powrót, gdy złapał bezdech. I to moja kariera na chwilę się zatrzyma, bo po ostatnim zabójstwie trafiłem do psychiatryka. Spokojnie oddycham, obmyślam kolejny plan, bo w tejże polityce nie ma żadnych praw. No i co? Dzisiaj kolejna ciężka noc. Weź się w garść, no bo czas tutaj spieprza wciąż. Ta noc bezsenna, co jest jak poezja, piękna jak urok kolejnego morderstwa. No i co? Dzisiaj kolejna ciężka noc. Weź się w garść, no bo czas tutaj spieprza wciąż. Ta noc bezsenna, co jest jak poezja, piękna jak urok kolejnego morderstwa.